2, 3, 5 zł dużo? Wystarczy na puszkę napoju czy paczkę ciastek. Ale dla osób niepełnosprawnych to zupełnie inny przelicznik. 5 zł wydane raz pozwala im wyjść z domu, uczyć się, zdrowieć, wreszcie dojechać na rehabilitację. Stowarzyszenie Na Tak z Poznania kolejny raz organizuje akcję Litr paliwa zamiast piwa. Macie Państwo wątpliwości, czy się włączyć? Ja już nie mam. Badania społeczne pokazują, że coraz więcej Polaków pomaga potrzebującym. Dziś pomaganie jest modne. A kiedyś nie było modne? Bo było oczywiste. Na przykład w starożytnej Sparcie. Pomaganie jest fajne. Ja też pomagam. Bo to do mnie wraca. W spocie kładziemy nacisk głównie na to, żeby pokazać widzom, że pomaganie niewiele kosztuje, że pomaganie to jest małe piwo. Osoby, które występują w spocie, mówią, na co często wydajemy 5,5 zł. Na kawę, herbatę, na napoje gazowane, które nam niszczą szkliwo. Hot doga, drożdżówkę. Na sponsoring studentki, na piwo. A 5,5 zł wystarczy, żeby jednorazowo zawieźć osobę niepełnosprawną na rehabilitację? Jesteśmy w przedszkolu specjalnym Orzeszek w Poznaniu. Szczególna placówka, bo do tego przedszkola przyjmujemy dzieci z wyjątkowymi problemami rozwojowymi. Generalnie dzieci leżące, niemówiące, niekontrolujące potrzeb fizjologicznych. Różne schorzenia genetyczne, neurologiczne. Jeżeli nie ma gdzie indziej miejsca w przedszkolu, to rodzice szukają jeszcze miejsca dla swojego dziecka tutaj u nas w Orzeszu. Zbieraniu pieniędzy przez różne organizacje na nasz właśnie cel i przekazywanie przez różne fundacje pieniędzy na naszą szkołę. Udało nam się wyremontować szkołę, zwiększyć liczbę dzieci o 50%, ponieważ szkołę, którą prowadziłam w starych warunkach, do szkoły tej mogło chodzić tylko 24 dzieci. W tej chwili mamy 38 dzieci w szkole na zajęciach takich stacjonarnych każdego dnia. Jest to muzyka, pan śpiewa! Pokazujesz na Natale i na radio. Nie ma? Ty cmokasz, chcesz jeść radio, żeby Natala włączyła. Okej. To chce piłkę. Chyba ta Natalka, proszę. Oferujemy dzieciom miejsce, do którego chętnie przychodzą. Dzieci muszą się tu dobrze czuć. Musi być dobra atmosfera, musi być wesoło, pogodnie. Nie ukrywam, że jesteśmy placówką terapeutyczną, to znaczy chcemy naszym dzieciom pomagać się rozwijać. I dzieci mają tu dużo rehabilitacji ruchowej, no ale także zajęć pedagogicznych, logopedycznych. No, staramy się ten potencjał, który mają, rozwijać na ile się da. Subwencja oświatowej, która nam przysługuje, nie jest policzona na przykład rehabilitacja ruchowa, którą trzeba prowadzić. Nasze dzieci bez rehabilitacji by się gwałtownie cofały, spastyka by narastała, byłoby coraz gorzej. Więc na to nie mamy pieniędzy. Nie mamy też pieniędzy na dowóz. Dowozimy nasze dzieci. Nasze przedszkole bez dowozu praktycznie nie mogłoby funkcjonować. Znaczy, zwozimy dzieci z Poznania i okolicy i to no, jest bardzo ważne, żeby rodzic miał taki komfort. A kuku? Nie, ale słuchaj, wiesz co, no ja nie słyszę, co ty mówisz, Magda. Ja nie słyszę, co ty mówisz, więc proszę ciebie, głośno! Do Kuby? Jest to dla nas bardzo duże ułatwienie, ze względu na to, że jako mama pracująca nie byłabym w stanie dowodzić dziecka do szkoły codziennie rano dowieźć i odebrać w południe praktycznie. W związku z tym cieszymy się, że mamy taką możliwość, że dzieci są dowożone do szkoły. Kuba, do Kamila. Kamil. To chce piłk, coś słyszałem. To, co jest dla nas ważne i chyba to przedszkole jest dla nas z tego względu też istotne, to jest to, żebyśmy rodzicom, którzy naprawdę mają ciężko, naprawdę mają w życiu ciężko, trochę ulżyli.
Oni i tak będą mieć bardzo ciężko. Często te nieprzespane noce, choroby dzieci, częste pobyty w szpitalach, tak dużo stresu, a dzięki temu, że my istniemy, to trochę tego ciężaru, który na nich spoczywa, no staramy się im zdjąć. Rodzice nie mają żadnego wsparcia. Każdy rodzic musi sobie radzić sam. Dzięki temu, że mamy taką szkołę i możliwość, że dziecko uczęszcza do tej szkoły, pozwala nam zapewnić opiekę na kilka godzin w ciągu dnia dziecku. Dla niej jest to nowy świat, są koleżanki, są koledzy, są panie, z którymi może codziennie uczestniczyć w zajęciach. Daj piłkę. Fajnie jest, że jeżeli w społeczeństwie jedni pomagają drugim, bo wtedy może bardziej się czujemy wspólnotą, może bardziej się czujemy razem jako społeczeństwo i możemy na siebie po prostu liczyć. I to jest nieprzeliczalne na złotówki tak naprawdę. Trzeba ich dowozić, trzeba ich doglądać i karmić. Chcemy im pomóc. Wesprzyj akcję. Litr paliwa zamiast piwa. Potrzebujemy, abyś przekazał 5,50 na litr paliwa. Dawaj, 5,60. 5,50, tylko tyle, ale dla tych dzieciaków aż tyle, by włączyć się w akcję, zachęcają znani i lubiani. Zachęcamy i my. Wdzięczność widziana w oczach dziecka, któremu pomogliśmy, bezcenna. I dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Wracamy jutro, 22.35. Proszę pamiętać o nas. Do zobaczenia.